Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jesteśmy znowu tutaj, prawda, pod moim domkiem. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nie pójdziemy do mojego klona, ponieważ ostatnio u niego byliśmy, on się tam fajnie rozwija, fajnie tam ma. A postanowiłem, że trzeba coś w końcu zrobić na tym Palionowie. Ostatnio zrobiłem streama, na którym było bardzo fajnie, ponieważ było 2000 osób, to było dokładnie wczoraj. Za co wam bardzo dziękuję, bardzo dobrze się bawiłem na tym streamie i na pewno nagram, znaczy na pewno nagram, na pewno będzie więcej streamów na tym kanale. Tu aż mi ta poduszka przeszkadza, teraz mogę normalnie siedzieć i prowadzić odcinek, dobra. Na pewno będzie więcej odcinków, boże, na pewno będzie więcej live'ów, odcinków też, ponieważ zapraszam was na plusa, tam już wrzuciłem dzisiaj odcinek właśnie z moim nie mogę tu wyskoczyć, ale tu jest... Patrzcie, Davesona, kurczę, wariata. Dobra, na moim kanale plusie jest odcinek, który dzisiaj wrzuciłem z moim klonem. Tam zrobiliśmy rywalizację, o której wspominałem w poprzednim odcinku wczoraj na tym kanale. Tam zrobiliśmy po prostu, kto wykopie więcej diaksów, ten wygrywa i tam jest challenge, który możecie wy oczywiście wybrać, więc zapraszam na mój kanał Szczypson Plus. Link jest oczywiście w opisie. Tam nawet możecie kliknąć w tą nazwę, to od razu was przenieść na kanał. Teraz jest taka opcja na YouTubie, więc myślę, że warto. I tam możecie sobie, prawda, pooglądać odcinek, bardzo fajnie sobie tam idzie, więc zachęcam. No a tutaj wracamy z powrotem do tego, co się dzieje na Palionowie i tego, co tutaj musimy zrobić. Oczywiście będzie więcej live'ów, mam nadzieję, że wam się podobają takie live'iki oczywiście z Minecraftcika. No i tu będziemy bardzo rozwijać to wszystko, ponieważ to wszystko wygląda, nie wiem, ta wioska, powiem wam szczerze, wygląda moim zdaniem przekozacko. Przekozacko i mi się mega ona podoba. Ten domek tu, ten młyn w ogóle mój super jest, naprawdę. To, że nie jestem teraz młynarzem, to dlatego, że po prostu skina nie mam wgranego, ponieważ ściągnąłem... Co ta tabliczka tu robi? Na łączeniu chyba miało być. Nie ma polskich znaków. Dobra, przeczytajmy to. Na łączeniu czterech map znajduje się Pszczeli Świat. Ej, dobra, ale fajny rym. Na łączeniu czterech map znajduje się Pszczeli Świat. Dobra, tu coś Davesson tam robi, nie wiadomo co robi. Pewnie odcinek nagrywa, więc oczywiście pozdrawiam. Ale na łączeniu czterech map znajduje się Pszczeli Świat. Ale jakich map? O jakie mapy chodzi? Jestem mega ciekaw, o jakie mapy chodzi. Czekajcie, załatwimy sobie jakąś spanko. Czekajcie, ja pójdę do Davesona tutaj. Prawda, z tabliczką. O, on tam jest na dole. Uwaga, czekajcie, schodzimy tu. O, chodź. Spać, bo noc jest. O, dobra, super, dobra, zgodził się. Idziemy w Kimę, żeby po prostu przespać tą noc i zająć się tym wszystkim w ciągu dnia, no bo w nocy to bez sensu jest, tak, prawda, tutaj krążyć i tak dalej. O, tam Davesson, prawda, widać jak śpi nawet. O, idealnie, wstał dzień, ukłońmy się mu na dzień dobry. Popatrzy się tu. Ale kozak. Dobra, super, na łączeniu czterech map znajduje się Pszczeli Świat. Jakie mapy? Nie mam pojęcia w ogóle, ale musimy znaleźć te mapy w takim razie, skoro jest jakieś cztery mapy. Może to chodzić o biomy. Może to chodzić o biomy. W sumie to czekajcie, idę zobaczyć na te biomy. Czekajcie, czy tu są cztery światy? Jest... Ej, dobra, może być. Może być. Poczekajcie, tu jest jakby łączenie, tylko tu są trzy światy. Ej, w ogóle jaki portal, co jest? Ale tu są trzy światy tak jakby, bo mamy taki teren, mamy tutaj tą sawannę i mamy piasek, czyli gdzieś tu musiałby się znajdować, ale nie tu, bo jest czterech map, a to są trzy, czyli to nie tutaj, czyli musi być gdzieś indziej. Dobra, no nie wiem, czy chce nam się tego szukać. Czuję, że możemy spędzić bardzo dużo czasu i w ogóle tego nie znaleźć, ponieważ może to być bardzo dobrze ukryte, więc w sumie może jednak wrócę na chatę, może znajdziemy jakiś inny sposób na to. Czterech map. Najlepiej byłoby zrobić mapy po prostu, chodzić, jakby je otwierać i znaleźć miejsce, w którym po prostu te mapy będą, będzie widać, że się łączą cztery światy. Ale zanim to zejdźmy tu na dół, bo chcę wam pokazać tutaj... Ej, tu są jakieś mapy! Ej, dobra, na łączeniu czterech map znajduje się Pszczeli Świat. Dobra, czekajcie, robimy to tak, bierzemy te mapy wszystkie, połączymy je, żeby zobaczyć, tylko trzeba je też w jednym pionie jakby ustawić, wszystkie obok siebie i wtedy znajdziemy miejsce, do którego mamy iść. Dobra, czekajcie, zróbmy to tutaj, w tym miejscu, czy gdzieś indziej chcemy sobie to zrobić? O, może tu, tu w ogóle mam zamek z piasku sobie zbudowałem. Tu zróbmy może tą mapę, tu w tym miejscu, o. To jest troszkę tak wysoko, tu może zrób... Chociaż dobra, niech jest w ten sposób ta mapa. No, może być chyba, co? Dobra, robimy na łączeniu czterech map. Czyli mamy cztery mapy. Teraz tak, trzeba to połączyć jakoś jak najbardziej logicznie. Tu idzie woda. Okej, to wydaje mi się, że będzie to. O, tu chyba się połączyło. Połączyło się to?
Tak, połączyło się. Dobra, mamy idealnie. Teraz to. Jakby to... Jak, nie wiem na jakiej zasadzie to połączyć w sumie. Ale... O, widzicie? Z prawej strony tej mapy jest taki kawałek niebieskiego. I tu z lewej strony też mniej więcej na tej samej wysokości jest. Więc teoretycznie tu... Tak! Idealnie pasuje. I to będzie tu. I czyli gdzieś tu. Tu jest łączenie czterech map. Tylko gdzie to jest dokładnie? Czekajcie, tu jest pustynia. Na łączeniu czterech map. I tak w sumie tu nic nie widać. Ale gdzie to może być? Dobra, musi to być gdzieś tutaj blisko nas. Więc po prostu zejdźmy pustynię i idźmy w jakąś stronę po prostu. Tak w dół. I może wtedy znajdziemy po prostu to miejsce. Ten przeli świat. Ej, jestem mega ciekaw. Jeżeli nam się uda coś takiego znaleźć, to mega. Dobra, pustynię mamy tutaj, więc to by można było już zaliczyć jako że to może być jakby wskazówka. Ja wylecę to lekko tutaj do góry. Zobaczmy tak z góry, jak to wygląda. Ej, dobra. Czy to by chodziło o... To by chodziło trochę tak, jakbyśmy mieli iść w tamtą stronę chyba. Tak mi się wydaje. Bo tu są... Tam jest jakby ta sawanna. Sawanny nie było na mapie, więc to nie może pójść w tamtą stronę. Musiałoby to pójść w tą, bo tam jest... Tam pustynia idzie tak, w tą stronę. Wow, tu jest ognisko kolejne, nawet nie wiedziałem, że to powstało. Tam idzie tutaj do tego miejsca, tak jakby pustynia. I tu idzie dalej, są jakby te drzewa, czyli to by się jakby zgadzało. Chociaż nie, tu też jest sawanna, czyli to... Chyba, że sawanna też na mapie wygląda tak samo jak każdy inny teren. Dobra, pójdźmy w tamtą stronę zobaczyć po prostu. Zobaczymy, może to będzie gdzieś tutaj, może to tutaj gdzieś znajdziemy ten pszczeli świat. Co prawda, ej, moglibyśmy w sumie zabrać mapę jedną. Ej, dobra, zabierzemy jedną mapę, bo tam się powinniśmy pokazać na tej mapie jako punkt. Więc będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Jeżeli to jest łączenie czterech map, to tak naprawdę potrzebujemy jednej mapy i po prostu celować w jeden z tych rogów tej mapy po prostu. To jest, kurde, idealny pomysł w sumie, jak tak teraz myślę o tym. Dobra, weźmy po prostu jedną mapę, weźmy taką najbardziej charakterystyczną mapę, czyli najlepiej tą tą pustynią chyba. Bo reszta jest taka różna. Więc weźmy tą mapę i musimy celować się w... Ej, tu jesteśmy nawet tutaj, ta kropka jest. Nie zauważyłem jej wcześniej, dobra. To idziemy po prostu w jedną stronę i po prostu musimy znaleźć w którą. Czekajcie, pójdźmy w tą. My się poruszamy, czy nie? Czekajcie, zróbmy tak. Weźmy w drugą rękę to i strzelmy się w tą stronę i zobaczymy. Nie no, uciekam. W drugą stronę jakby. Czyli to nie może być w to, chyba. Czekajcie, jeszcze raz się wystrzelę tam. Ej no, to tak, to wychodzi na to, że my uciekamy od tego punktu. Czyli to musi być w drugą stronę. Okej, czyli jednak jest pomyłka. Czyli jednak trzeba iść w tamtą stronę. I teraz będziemy chyba. Najlepiej byłoby się znaleźć na tej mapie. Czekajcie. Pójdźmy tu. Wow, nie, teraz jak uciekliśmy. Wow, z Dave'em się minąłem. Teraz uciekliśmy mega, to nie, to jednak w tamtą stronę musi być gdzieś. Kurczę, gdzie jest ta pustynia? Ja za bardzo nie rozumiem tego. Wow! Co to miało być? Ej, dobra, to jest jakieś nawiedzone. Nie wiem, dobra. Czyli jesteśmy jakby w tym rogu, czekajcie. Czyli to jest gdzieś tu. Chyba, tak mi się wydaje. Jesteśmy w rogu. Czyli gdzieś tutaj powinien być ten pszczeli świat niby. Tylko... Nie wiem, jakoś to mega dziwnie wygląda. Ale dobra, czekajcie. Czyli tam jest pustynia. A my tam jest pustynia, czyli musimy iść gdzieś w tamtą stronę, tak jakby. Dobra, polećmy w tamtą stronę. I dobra, jesteśmy niby całkowicie w rogu. Ja nie wiem, gdzie jest ten pszczeli świat, no naprawdę, to jest mega trudne, żeby to znaleźć. Ej, dobra, te mapy są jakieś oszukane chyba, nie wiem, nie rozumiem. Dobra, czekajcie, powinniśmy gdzieś... O, tu jest dużo kwiatów, więc czyżby to mogło być to? Czyżby właśnie od kwiatów, od ilości kwiatów zależał pszczeli... Pszczoły! Dobra, ej, czekajcie, czy my znaleźliśmy właśnie miejsce, ten pszczeli świat? Ja cię sunę, ale dużo pszczół! Ale znaleźliśmy miejscówę, dobra, czekajcie, zamieńmy sobie to miejsce, a nie, jednak nie zamieniajmy. Tu weźmy sobie to do ręki, o, mapy nie potrzebujemy już. Znaleźliśmy, jaki pszczeli świat! Jak to cudnie wygląda, ile tu jest pszczół w ogóle, wow! I to jest tak blisko Palionowa, nawet nie wiedziałem, nigdy tutaj nie byłem, ale dobra, zejdźmy tu, no i aha, i tu jest pustynia! Czyli to nie chodziło o tamtą pustynię, tylko o tą pustynię. Jak my to źle wykminiliśmy, dlatego to było obok. A tam jest w ogóle jakaś studnia, więc może jest gdzieś wioska. Ej, dobra, zwiedzamy ten pszczeli świat. Ja chcę tu zobaczyć, co tutaj jest. Co tutaj? Jacie, ile uli? Na każdym drzewie jest ul! Na każdym drzewie jest ul chyba. Co ty gadasz? Nawet czasami są dwa. Ile tu... Jak to jest ładnie. Ładnie fest. Jaki duży ul! Ja cię sunę, widzicie to? Jaki duży ul znaleźliśmy, ile pszczół, ale ja się boję, że jak ja tam wejdę, to już nie będę mógł wyjść.
To jest trochę ryzyko. Ryzyko, którego nie wiem, czy się chcę podjąć, ale... Tam też są pszczoły. Ile ich tam jest? Ej, dobra, schodzimy, schodzimy. Ja muszę tam zejść. Muszę tam zejść, ale pięknie to wygląda, naprawdę. Teren wygląda naprawdę mega i tych pszczół ile tu jest. Jaki rezerwat w ogóle, nie? Pszczeli. Pszczeli świat, no faktycznie, ktoś miał rację. Ile pszczół, jak to cudnie wygląda. Ja cię sunę. Dobra, idziemy na dół, zobaczyć co tam jest na dole. Mam nadzieję, że... O, chcesz wlecieć? Proszę, proszę, wlatuj. Nie chcesz? Nie, no dawaj. A, kąpię się chyba. Chcesz wlecieć czy nie? Kurczę, tak tu krążą jakby broniły tego. Dobra, normalnie, schodzimy na dół. Uwaga, mam nadzieję, że mnie nie zagryzą. O! Jaki podziemny ul! Podziemny... Jak tu bzyczą wszystkie! Jo, tu jest chyba... Dobra, tu jest ul, w którym królowa na bank siedzi. Na bank tu siedzi królowa pszczół w środku. Na bank, to jest pewne. Ej, jak to ładnie wygląda, naprawdę! Czy to jest możliwe, żeby takie rzeczy się respiły normalnie, żeby pszczoły coś takiego wykminiły? No mega to wygląda, naprawdę. Jeden wielki ul, tak bym powiedział. Ja mam... pocieszające jest to, że mnie nie biją, ale czuję, że jakbym uderzył chociaż jedną... Mała pszczoła! Mała pszczoła normalnie se tu siedzi. Odpoczywa. Więcej jest tych małych pszczół. Jak one się tu rozwijają? Ej, dobra, no mega to wygląda. Czekajcie, czy jestem w stanie stąd wyskoczyć flakiem? Proszę. Nie chcę im psuć tego świata, a... O, idealnie, jak na styk, dobra. Udało nam się wyjść, no moim zdaniem jest to najpiękniejsze miejsce na Palionowie, jakie w ogóle powstało w ogóle. Więc no mega dobrze to wygląda. I ja cię sunę, naprawdę, coś pięknego. Coś pięknego ten świat pszczeli. Jak to dobrze wygląda. No nie wiem, no mega. No możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. W ogóle a propos komentarzy, to też w ogóle powinienem powiedzieć na początku odcinka, w ogóle tego nie powiedziałem. Tu jak się pies w ogóle patrzy, co podoba ci się pszczeli świat. No, myślę, że tak. Ale dobra, a propos tego właśnie... Mega dobrze to wygląda. Tu w ogóle jest piękny teren. Tu by można było fajne budynki zrobić, ale nie chcę psuć im tego. W sumie pięknie to wygląda. No, ale może kiedyś tu zamieszkamy, jakby się, nie wiem, pszczółki wyniosły. Nie no, zobaczymy, zobaczymy. Raczej nie będziemy tego naruszać, żeby tutaj sobie ładnie żyły, spokojnie. Chociaż może by się udało mieszkać z... jakby się udało mieszkać z pszczołami, zbudowałem dom w ulu, no to by było ciekawe. Dobra, w każdym razie, a propos komentarzy, to pod ostatnim odcinkiem totalnie rozwaliliście. Ja nie jestem w stanie przeczytać wszystkich komentarzy, tam jest prawie 2000 komentarzy, czy wy zdajecie sobie sprawę, ile to jest? 2000 komentarzy, bo kazałem wam napisać jakieś słowo i obiecałem, że wszystkim dam serduszko i obiecuję, dam, prędzej czy później dam. Obiecuję, że siądę i będę to klikał, będę dawał to serduszka wszystkim, którzy napisali tam słowo, które miało być napisane, ale jako, że chciałem powtórzyć ten jakby, może nie, żeby pobić rekord, ale może powtórzyć jakiś sukces tych komentarzy z poprzedniego odcinka, to może jako, że spotkaliśmy pszczoły, napiszcie w komentarzu pszczoła i też obiecuję, że zostawię wam serduszko, więc komentarz pszczoła i leci oczywiście serduszko pod waszym komentarzem. Dobra, wracajmy z powrotem na Palionowo, musimy zapamiętać sobie to miejsce i koniecznie chronić tego miejsca, no bo nie chcielibyśmy, żeby tutaj ktokolwiek to zniszczył. Ja muszę koniecznie pokazać też Dave'owi, jak to wygląda. W ogóle, no nie wiem, przecudownie to wygląda, naprawdę te pszczoły są mega. Dobra, tam jest Palionowo, tam musimy wrócić, uwaga, lecimy. Lecimy idealnie, wow, patrzcie, o, już myślałem, że idealnie się odbijemy i dotrzemy do Palionowa, ale musimy na dwa razy niestety. Dobra, jesteśmy już, o nie, odbij się porządnie, odbij się tu. Dobra, tu na szczęście przez ten dach za każdym razem wchodzę do domku. Dobra, skończmy tam, gdzie zaczęliśmy, czyli na dachu. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i widzimy się również na plusie. Tam też będę wrzucał filmy niecodziennie, ale będę starał się wrzucać w miarę regularnie różnego rodzaju filmy, jakie tylko będziecie chcieli. Więc wbijcie tam, napiszcie też w komentarzu, jakie byście chcieli, więc tam będziemy takie rzeczy nagrywać. Nie tylko Minecraft, inne gierki też myślę, że się będą pojawiać. Trzymajcie się, widzimy się następnym razem. Na razie, pa pa!